dzisiaj przepis wykorzystujący bardzo sezonowy składnik, ostatnio bardzo modny, szparagi. Szparagi z takim wegańskim niebekonem oraz aioli, czyli takim majonezem o smaku czosnku. Zaczynamy. To, co dzisiaj będziemy potrzebować, jeżeli chodzi o składniki, to oczywiście zielone szparagi, czosnek, płatki kokosowe, wegański majonez. Przepis na właśnie ten majonez znajdziecie w opisie. Oraz syrop klonowy, olej roślinny, jasny sos sojowy i wędzona papryka. Zaczniemy od przygotowania tych tak zwanych bekonowych elementów. Używamy płatków kokosa. Najpierw pomieszamy sobie sos sojowy, syrop klonowy, troszkę oleju roślinnego, szczypta wędzonej papryki. Ona nada właśnie tu taką wędzoną, intensywną, charakterystyczną nutę. Dobrze trzeba wymieszać. I teraz dokładnie obtoczyć płatki kokosa. Wykładam na wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę i rozprowadzam na jak najbardziej luźną, niesklejoną warstwę. Piec nagrzany do 180 stopni. Termoobieg myślę, że około 7 do 10 minut. Trzeba uważać, ponieważ one w pewnym momencie bardzo szybko będą już się zmieniać właśnie z takich pięknie złotych do już kompletnie spalonych i gorzkich. Przygotuję sobie w tym czasie aioli. Biorę mały garnek albo małą patelnię. Wlewam olej, tak żeby przykrył dokładnie czosnek. I na małym ogniu przez 5 do 8 minut gotujemy, bo już nawet nie smażymy, te ząbki czosnku. One nabiorą bardzo intensywnego smaku, takiego lekko słodkiego. Wytracą tą taką charakterystyczną ostrość, która jest znana właśnie, jeżeli chodzi o czosnek smażony. Nasz niebekon mamy gotowy. Pięknie się zarumienił, jest chrupki, a przede wszystkim jest idealnie po prostu nieposklejany. Czosnek wyjmuję. Tak właśnie przygotowany olej po konfitowaniu w nim czosnku świetnie posłuży jako przynajmniej część oleju, który użyjecie do zrobienia majonezu. Wtedy ten smak aioli będzie jeszcze bardziej intensywny. A ja dzisiaj robię naprawdę taką szybką wersję. Czyli ścieram czosnek płaską stroną noża i dodam teraz całość do majonezu. Dodam też szczyptę papryki wędzonej, żeby jeszcze zwiększyć tą wędzoność w tym daniu. Delikatnie czuć czosnkiem, ale jeszcze dodam odrobinkę tego czosnkowego oleju. To nam tylko doda aromatu. Ja nastawię sobie od razu patelnię grillową, żeby zaczęła się już grzać, a w tym czasie przygotuję szparagi. Bierzemy szparaga, łapiemy za dwa końce i próbujemy go złamać. I dokładnie w tym momencie, w tym miejscu, gdzie on się złamie, to wiemy, że szparag będzie jędrny, a ta część będzie już taka właśnie zdrewniała, którą możemy użyć na przykład do robienia puree. Szparagi delikatnie obtoczymy w oleju roślinnym, delikatnie pokryte, trochę soli, teraz takie dokładnie wymieszam i lądują na rozgrzanej patelni grillowej. Teraz tak, żeby każdy przynajmniej po minucie na stronę spędził na tej patelni i czekamy. I danie praktycznie mamy gotowe. Także biorę talerz, majonez rozprowadzę na dole, układam obok siebie, odrobinkę aioli po wierzchu, posypujemy tym wegańskim niebekonem. Wspaniała dymność tego dania. Spróbujcie zrobić je w domu. Praktycznie zarówno aioli możecie zrobić na zapas. Spokojnie Wam wytrzyma 2 tygodnie w lodówce. Płatki, ten niebekon wegański też, jeżeli zamkniecie w szczelnym pudełku, myślę, że do tygodnia, 2 tygodni też Wam wytrzyma. Możecie później już zmieniać elementy tego dania, mieszać, wymyślać nowe. Jeżeli spodobał Wam się ten przepis, koniecznie odwiedźcie mój kanał Vegetable na Tubie Smaku. Zobaczcie, co jeszcze tam dla Was przygotowałem. Jest naprawdę dużo ciekawych przepisów z różnych części świata. Do zobaczenia niebawem.